chyba każdy zna słowa piosenki, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. I choć te słowa mogą kojarzyć się zaledwie z dzieciństwem i z przyparafialnymi katechezami, to jednak one niosą za sobą bardzo ważną treść. Dzisiaj zapytam o wspólnotę i o to, dlaczego warto w niej być. Jak wygląda formacja i działania takiej grupy? No i właściwie, dlaczego ochrzczonym potrzebna jest nowa ewangelizacja? Na te pytania odpowiedzą członkowie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Filipa w Krakowie. Są ze mną dzisiaj Justyna, Marcin, Michał, Zdzisław oraz ich opiekun ksiądz Wojciech. Moi drodzy, ja nazywam się Karolina Krawczyk, a to jest audycja Czas Serca. Bądźcie z nami przez najbliższą godzinę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Audycja Czas Serca, ja nazywam się Karolina Krawczyk, a dzisiaj rozmawiamy na temat wspólnoty. Moje pierwsze pytanie do Was, tutaj jest nas całkiem sporo. Chciałam się zapytać, dlaczego, tak jak zostało zapowiedziane, dlaczego osobom ochrzczonym potrzebna jest nowa ewangelizacja? W przeciwieństwie do pierwotnych wieków, dzisiaj do kościoła są przyjmowane dzieci i one dopiero przy swoich rodzicach uczą się wiary. Nie tak jak było w pierwotnym kościele, kiedy człowiek dorosły poznawał Chrystusa, wyznawał wiarę i dopiero wchodził do kościoła przez chrzest. I dlatego trzeba na nowo jakby zaczynać od tego, żeby Jezus Chrystus został rozpoznany już w życiu chrześcijanina. Nowa ewangelizacja. Na nowo odkrywanie Ewangelii zaleca także Kościół, aby to odkrywanie było przystosowane do dzisiejszych warunków życia. Większość z nas przeżyła i uczestniczyła w katechezach. Można powiedzieć, że znamy prawdy wiary. Chodziliśmy na religię. Pytanie jest o to, ja mogę powiedzieć, dlaczego mi jest potrzebna ta ewangelizacja i co odkryłem w tej wspólnocie. Właśnie doświadczanie Pana Boga, Jego miłości, kerygmat, bardziej kerygmat niż katechezę, bardziej łaskę niż prawo, bardziej miłość Bożą, grzech, zbawienie, zbawczą rolę Jezusa Chrystusa i osobiste moje doświadczenie tego zbawienia, działanie Ducha Świętego i siłę wspólnoty. No właśnie, Zdzichu, ja pamiętam ten nasz wywiad, który kilka lat temu ukazał się w Czasie Serca. Właściwie to był artykuł i też tam kilka zdań było twoich. Ty powiedziałeś wtedy, tych kilka lat temu, nie wiem, bodajże 4, że przyszedłeś do wspólnoty z taką myślą, że będziesz tylko dawać. Że ty jako osoba, która umie grać na gitarze, będzie właśnie posługiwać i tak naprawdę nic nie możesz otrzymać, tak, ze wspólnoty. Czy dzisiaj podpisałbyś się pod tymi słowami? Ty może bardziej szczerze to określę. Ja kiedy przychodziłem do wspólnoty, przychodziłem, moja żona, którą pozdrawiam, Anię, serdecznie, bo ona mnie przyprowadziła do tej wspólnoty. Całe lata zresztą nie myślałem o tym, żeby w ogóle do jakiejkolwiek wspólnoty należeć. Miałem fałszywy obraz w sobie różnych wspólnot, nie tylko szkoły na ewangelizacji, różnych wspólnot chrześcijańskich, że sama myśl mnie już troszeczkę tak odrzucała. Natomiast żona mnie przekonała, żeby przyjść i pomyślałem, przyjdę, gram na gitarze, trochę po gwiazdorze. Tak wtedy to traktowałem, nie? Że ja tutaj coś dam. Tymczasem teraz z tej perspektywy patrzę, jak wiele sam otrzymałem od wspólnoty, modlitwy, wsparcia, takiego duchowego, czasami różnego wsparcia, obecności, współprzeżywania różnych doświadczeń. I odkrywania też, jak inni we wspólnocie przeżywają swoją wiarę. I to mnie też motywowało. Więc dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że jeśli ktoś boi się albo ma jakiś, nie jest przekonany do wspólnot, to niech spróbuje. Niech spróbuje. To nie musi być szkoła nowej ewangelizacji, chociaż ja zachęcam do tej wspólnoty, ale niech spróbuje i wtedy dopiero oceni. No właśnie, Szkoła Nowej Ewangelizacji to jest, co to jest? Czy to jest jakiś nowy twór? Brzmi to troszeczkę jak coś z pogranicza, właśnie, ni to szkoły, ni to jakieś
nieznanej wspólnoty, charyzmatyków, którzy zajmują się tylko wielbieniem Pana Boga i na mszach świętych, nie wiem, grają na gitarach i po prostu jakby skupiają całą uwagę na sobie. Tych jakby wyobrażeń na temat wspólnot ewangelizacyjnych jest bardzo, bardzo dużo. Chciałabym, żebyście wy teraz opisali to, jak wygląda takie zwykłe spotkanie wasze, w waszej grupie. Ja we wspólnocie jestem już 2 lata i z tego, co właśnie jakby zaobserwowałam i z tego, co doświadczyłam we wspólnocie, to, że przychodzę na to spotkanie, bo sama chcę, potrzebuję i przychodzę z jednym celem, aby wielbić Pana Boga i my spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałki o 19:30 po to właśnie, aby uwielbiać Pana. To jest też jakby taką trochę może ukrytą, niewidoczną formą ewangelizacji, bo jakby fundamentem ewangelizacji jest też właśnie modlitwa, którą my jakby modlimy się, uwielbiamy każdego poniedziałku, ale także w osobistej modlitwie każdego dnia. Przychodzimy na godzinę 19:30, jak już tu powiedziała Justyna. Zostawiamy wszystkie problemy nasze, całą codzienność za drzwiami. Jest taka umowa, że nie wnosimy tego na spotkanie wspólne. Rozpoczynamy wszystko śpiewem. Najpierw do Ducha Świętego wzywamy Go, prosimy o to, żebyśmy mogli otworzyć się na Jego działanie, na Jego Słowo. Następnie uwielbiamy Pana Jezusa, przepraszamy Go za to, co było nie tak z naszej strony w ostatnim czasie. A następnie czytamy słowo, które jest przewidziane na najbliższą niedzielę. Po tym słowie ksiądz, pasterz nasz wyjaśnia nam słowo w formie takiej krótkiej homilii. Następnie dzielimy się świadectwami. Oczywiście kto chce, może powiedzieć, co się wydarzyło w ostatnim czasie takiego niezwykłego. Może dzielimy się doświadczeniami ewangelizacji z tygodnia poprzedniego. No i wydarzeniami, które są dla nas jakieś takie ważne. I po tym dzieleniu jeszcze już wracamy do tych naszych codzienności i prosimy Pana Jezusa o zadziałanie w naszym życiu, zadziałanie w życiu naszych bliskich. No i wszystko kończymy pieśnią, błogosławieństwem kapłana. A po części takiej już modlitewnej mamy część taką rekreacyjną bardziej, wspólne rozmowy, wspólne jakieś też dzielenie się już tak bardziej swobodnie i takie ogólne przy ciastku, kawie. Serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, teraz pytanie do naszych słuchaczy. Jeżeli wy macie jakieś doświadczenia z nową ewangelizacją, ze wspólnotami, jeżeli jesteście w jakichś wspólnotach, formujecie się, to proszę was o to, żebyście napisali o tym w komentarzu. Ja teraz podam adresy www.facebook.com/radioprofeto.pl. Możecie także pisać na fanpage'u Czasu Serca www.facebook.com/czas serca. Jeżeli chcecie, możecie także wysyłać prywatne wiadomości na mój prywatny profil, na profil Czasu Serca. Te wiadomości będą odczytane. Teraz zapraszam was na chwilę muzyki, a na kolejne pytania zapraszam już po przerwie. Audycja Czas Serca, witam was bardzo serdecznie po przerwie. Dzisiaj na temat wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji, rozmawiam z jej członkami. Michał, ty przed przerwą powiedziałeś o tym, że w czasie waszego poniedziałkowego spotkania macie też taki moment dzielenia się. I teraz pytanie do całej wspólnoty, tutaj do was. Czy to dzielenie się przychodzi wam łatwo? Bo jednak mam takie wrażenie, że tych osób jest bardzo dużo. Nie ze wszystkimi jesteście w takich przyjacielskich relacjach. Jednak otworzyć się przed kimś i opowiedzieć o takich sytuacjach, które są trudne, intymne, jakieś tam prywatne, no chyba nie zawsze jest łatwo.
To znaczy się, we wspólnocie są osoby, które mają pewne wspólne wartości, więc to jest dla nas też ważne, że idziemy w tym samym kierunku i łatwiej jest się nam otworzyć przed taką grupą ludzi, przed którą wiemy, że nie zostaniemy wyśmiani, więc opowiadamy wtedy właśnie wydarzenia, które się działy w ostatnim czasie, związane z jakąś ewangelizacją czy z działaniem Boga w naszym życiu. Myślę, że to nam pomaga i nas wzbogaca wszystkich. Każdy z nas zostaje wtedy jakoś umocniony, widzi działanie Pana Boga właśnie we wspólnocie. We wspólnocie jest taka zasada, którą wszyscy szanujemy, że nie wynosimy nic, jeśli chodzi o słowa, o świadectwa. To, co było powiedziane na spotkaniu, jest tylko, zostaje w naszej wspólnocie. Dlatego to jest też taką gwarancją, że warto się dzielić i żeby mieć odwagę do tego, żeby się dzielić i ubogacać siebie nawzajem. Wyznajemy taką zasadę i też jej przestrzegamy, jakby nią się posługujemy na każdym spotkaniu, że dzielimy się w skrócie KRS, czyli krótko, radośnie i skoncentrowanie na Chrystusie Jezusie. Mamy różnego rodzaju spotkania. Jednym z nich jest to spotkanie wspólnoty, gdzie tam około 30 osób uczestniczy i ono jest w Salce, ale mamy też takie mniejsze, tak zwane domy przyjaciół Jezusa. One liczą po 6 osób i w tych mniejszych gronach jest taka większa możliwość, lepsze warunki, jakby większa intymność jest i też te spotkania w Salce różnią się tym od domków, że w domkach przede wszystkim koncentrujemy się właśnie na tych świadectwach, na tym, co Pan Bóg przez słowo, przez wydarzenia z ostatnich dni czy miesięcy, jak działa w nas, przez nas, przez innych ludzi. A ponieważ te spotkania odbywają się w domach tych uczestników, więc też jest taka bardziej, jeszcze bardziej przyjazna atmosfera i później jest też ta część dzielenia się także przy stole, taka forma agapy. Powiedziałeś o tym, że tych spotkań, rodzaju spotkań jest kilka, tak? Jest spotkanie całej wspólnoty, jest spotkanie domków. Wiem też o takich działaniach, które jakby zrodziły się jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży, a mianowicie te msze święte z modlitwą o uwielbienie. Czy jakby moglibyście tutaj powiedzieć, jak to wygląda, dlaczego ta msza się nazywa właśnie mszą z modlitwą o uwielbienie, czym ona się różni od takiej zwykłej mszy, czy czymkolwiek się różni? Ta msza jest modlitwą taką właśnie szczególną modlitwą dla nas, dlatego że jest to msza i spotkanie na mszy świętej całej naszej wspólnoty. To pierwsza ważna rzecz dla nas. A druga sprawa jest taka, że możemy wtedy więcej czasu mieć na spotkanie z Jezusem i nikt się nie spieszy. Razem modlimy się, uwielbiamy Jezusa, śpiewamy, klaszczemy, tańczymy nawet tańce uwielbienia. No i oczywiście jest to też czas na modlitwę o uzdrowienie. Wielu ludzi przychodzi po to, żeby spotkać się z Jezusem, doświadczyć Jego łaski, uzdrowienia. Naprawdę jest sporo osób, które przychodzi na takie msze, prosząc właśnie o pewne łaski Jezusa Chrystusa. Powiedziałaś o tym, że tańczycie, klaszczecie w czasie takich mszy, bo z tego co wiem, to takie działania niekoniecznie są mile widziane. Właściwie nie powinno być takich rzeczy. Może takie rzeczy są niemile widziane w ostatnim czasie, ale przecież wracamy do źródeł. Wracamy do całej naszej historii zbawienia, także do Starego Testamentu. Pamiętamy, że król Dawid z wielką radością tańczył przed Panem Bogiem. Tak wyrażał swoją modlitwę. Znajdziemy wiele takich momentów w życiu Kościoła, kiedy w ten sposób właśnie Panu Bogu oddawana była chwała. A może wracając do tego tematu postawionego na początku nowej ewangelizacji, jest bardzo ważne, aby Ewangelię odkryć jako coś radosnego i przyjąć. My w naszym życiu bardzo często lubimy słuchać radosnych wiadomości. Od smutnych uciekamy. Ewangelia jest tą dobrą, radosną nowiną o zbawieniu. I dlatego nowa ewangelizacja chce pokazać, że Jezus przynosi człowiekowi ogromną radość. Radość, która przewyższa wszelkie jego problemy, trudności. Która pomaga mu właściwie spojrzeć na życie i nie czynić to życie mimo wszystko ciężkim.
We wspólnocie odkryłem na nowo chrześcijaństwo, zakochałem się na nowo w chrześcijaństwie, szczególnie po kursach, które są organizowane właśnie w Szkole Nowej Ewangelizacji. Po jednym z takich kursów tak się bardzo zachwyciłem miłością Pana Boga, jaka ona jest, że jest bezwarunkowa, że nie trzeba sobie na nią zasługiwać, że każdy ją, niezależnie od tego, w jakiej kondycji moralnej jest, każdy ją ma. Wystarczy się tylko otworzyć na tę miłość. No tak się zachwyciłem tym, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu, żebyśmy mieli życie, że postanowiłem pewne treści właśnie ewangeliczne, kerygmatyczne utrwalić na płycie Kerygmat Miłosiernego. To ja może jeszcze raz powtórzę. Kerygmat Miłosiernego, czyli Daj się pokochać, taki jest pełny tytuł tej płyty. Moi drodzy, jeżeli chcecie nieco więcej dowiedzieć się na temat tego dzieła, nad którym między innymi właśnie Radio Profeto przecież objęło patronat, to ja zachęcam Was do odwiedzenia strony, autorskiej strony Michała. Teraz podam adres niemiecmichal.pl. I tam można między innymi odsłuchać wersję demo, można też co nieco dowiedzieć się na temat jednego z właśnie naszych dzisiejszych gości. Dla tych, którzy nie zapamiętali, to ja też wszystkie linki umieszczę za momencik w komentarzu pod dzisiejszą audycją, więc tam będziecie mogli jeszcze raz wrócić do tego adresu, do tych wszystkich namiarów. A teraz cóż, chwila muzycznego oddechu i wracamy do Was już za momencik. Audycja Czas Serca, ja nazywam się Karolina Krawczyk. Dzisiaj na temat wspólnoty i na temat wartości wspólnoty, bo chciałam teraz zapytać o to, co Wam daje właśnie bycie we wspólnocie. Czy widzicie jakieś osobiste postępy, czy jest coś takiego, czym chcielibyście się podzielić? Widzicie zmiany na lepsze w swoim życiu? Ja może powiem, że na początek, że wcześniej w ogóle nie miałem styczności z żadną wspólnotą, nawet nie wiedziałem, że takie są. I jak uczestniczyłem w kursie Filipa w lutym tego roku, to później zacząłem chodzić na spotkania wspólnoty i dopiero wtedy tak dowiedziałem się, jak bardzo Bóg mnie kocha. Odkryłem tą relację i starałem się, aby ona była jeszcze bardziej żywa. Kiedy przyszedłem na jedno z pierwszych spotkań, to co mnie zaskoczyło i troszkę też może zaważyło, że jeszcze spróbowałem kolejny raz przyjść, to była otwartość osób. Przecież mnie kompletnie nie znali, nie wiedzieli, z czym przychodzę, z jakim bagażem. A mimo to była taka właśnie otwartość, przyjęcie mnie takiego, jaki jestem. I to mnie, muszę powiedzieć, że to mnie w pewien sposób zachwyciło. I ja odkrywam przez wspólnotę i we wspólnocie, że Pan Bóg mnie też tak przyjmuje, że mnie kocha bezwarunkowo i osobiście. Cokolwiek by mnie zrobił, On zawsze będzie wierny. Ja mogę być niewierny, niedoskonały. Taki jestem. Jestem grzesznikiem. Natomiast właśnie wspólnota, wiem, że modli się za mnie. Mamy taki element w czasie spotkania, w którym jakby do kolejnego spotkania modlimy się za wyznaczoną osobę i też taka świadomość, że ktoś się za mnie modli, bardzo, bardzo pomaga. Ja jako kapłan doświadczam ogromnej jedności we wspólnocie. Jakby znika ten dystans, kiedy jako ksiądz stoję za ołtarzem i na kościele są wierni. Tu we wspólnocie czuję się bardziej pośród sióstr i braci, czuję się taką jednością z nimi i wtedy Kościół Chrystusa staje mi się bardziej bliższy. Wspólnota dodaje też siłę, żeby pokonywać trudności dnia, ponieważ niejednokrotnie w pracy możemy tam się zmierzać z różnymi przeciwnościami, przychodzić czasem zdołowani, a gdy idziemy na wspólnotę, to wiemy, że tam są ludzie, którzy myślą tak jak ja i też chcą wielbić Pana Jezusa. I to pozwala też nam wzrastać. I
później możemy się dzielić tym słowem z innymi. Mnie osobiście wspólnota jakby zachwyciła tym właśnie, że jest spontaniczna, otwarta, młoda i młoda duchem przede wszystkim. I każde spotkanie, jakby gdzie otwieramy Pismo Święte, gdzie modlimy się Słowem Bożym, pomaga mi później w modlitwie takiej osobistej każdego dnia, kiedy wiadomo, że nie zawsze jest łatwo, nie zawsze się chce albo nie zawsze się ma czas. I taka modlitwa też osobista każdego dnia prowadzi mnie do tej właśnie modlitwy uwielbieniowej na spotkaniach. Też jeszcze chciałam nawiązać do dzielenia się, że wiadomo, że przed większą liczbą osób jest się trudniej otworzyć, ale zawsze miałam to w pamięci od początku, że to Duch Święty działa. I czasami to, co ja chcę powiedzieć, albo wydaje mi się śmieszne, albo mało ważne, okazuje się, że później komuś pomogło, że to i w wspólnocie odkryłam, że Duch Święty naprawdę działa poprzez ludzi i dla ludzi i jesteśmy dla siebie. I możemy się razem poprzez modlitwę i świadectwa umacniać, nawet o tym nie wiedząc. Też poruszyłaś tutaj taką ważną osobę właściwie, osobę Ducha Świętego. Ja myślę, że jakby taką cechą szczególną tych wszystkich wspólnot charyzmatycznych, wspólnot nowej ewangelizacji jest właśnie takie skoncentrowanie się na osobie Ducha Świętego. W jaki sposób właśnie Duch objawia się w tej wspólnocie? Ogólnie mówiąc, Duch Święty jest przecież posłany do każdego z nas przez Ojca i na pewno objawia się w modlitwie, objawia się w tej jedności. Czujemy, że gromadzimy się właśnie w imię Jezusa Chrystusa, by Jemu oddawać chwałę. To wszystko w nas czyni Duch Święty. Sami z siebie na pewno nie moglibyśmy tak na tych spotkaniach uczestniczyć, tak je przeżywać. Na pewno nie wnosiłyby w nasze życie to, co nam dają. Moi drodzy, tak o byciu we wspólnocie opowiadają jej członkowie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Filipa w Krakowie. Tuż po przerwie moi dzisiejsi goście mają dla Was zaproszenie, więc jeżeli chcecie z niego skorzystać, to bądźcie z nami. A teraz chwila dobrej muzyki i wracamy do Was już za moment. Audycja Czas Serca dzisiaj o wspólnocie ze członkami wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Chciałabym zapytać teraz o formację, o to w jaki sposób, bo macie to, co już powiedzieliście, spotykacie się raz na tydzień, spotykacie się w poniedziałki, tam w salkach parafialnych odbywają się wasze spotkania modlitewne, są też msze święte z modlitwą o uzdrowienie, z modlitwą uwielbienia, ale wiem, że jest też coś takiego jak kursy. Jest kurs Filipa, kurs Pawła, kurs Emaus. Dlaczego te kursy się tak nazywają? Kto może na te kursy pójść? Kto może z nich skorzystać? Gdybyście mogli opisać, co to jest za element Szkoły Nowej Ewangelizacji? Same kursy ze swej natury są właśnie ewangelizacyjne, są istotą ewangelizacji, tak jak ten pierwszy kurs Filipa, który wprowadza do tej wspólnoty. Kolejne kursy są bardziej kursami formacyjnymi, starają się odkrywać przed nami pewne prawdy wiary, obecność Jezusa w naszym życiu, po to, abyśmy bardziej stawali się Jego uczniami. To tak ogólnie. Mi bardzo się podoba to porównanie, jeśli chodzi o kurs Filipa, który jest tym pierwszym kursem, tak naprawdę dla każdego. Jedyną może barierą, która jest tutaj, to zapraszamy na ten kurs osoby pełnoletnie, czyli z jakąś taką dojrzałością już psychiczną, emocjonalną. Natomiast bardzo podoba mi się to porównanie do stacji benzynowej. Kiedy to komuś brakuje już benzyny, tak, to żeby dobrze wystartować dalej, może podjechać do takiej stacji benzynowej. Ten kurs właśnie daje coś takiego, daje po prostu takie doładowanie. To nie powoduje, że po tym kursie koniecznie trzeba w naszej wspólnocie zostać. To jest kurs, który ma dać takiego trochę kopa i odkrycie i Bożej miłości przede wszystkim. Oczywiście zawsze zapraszamy, zachęcamy i będziemy się bardzo cieszyli, jeśli ktoś zostanie w Szkole Nowej Ewangelizacji, ale może ktoś w innej wspólnocie też odnaleźć swoją drogę. To było ciekawe doświadczenie. Ten kurs był dosyć intensywny, bo piątek się zaczął, ale w sobotę to trwa cały dzień.
z przerwą na obiad i w niedzielę do południa kończy się mszą świętą. Wiem, że po tym kursie miałem taki pokój w sercu i radość ze spotkania z Panem Jezusem. I chciałem jeszcze więcej, dlatego też na następny dzień wiedziałem, że jest spotkanie wspólnoty, dlatego też poszedłem tam w sumie razem z żoną. Wspólnie poszliśmy na ten kurs i jesteśmy z tego zadowoleni, że byliśmy tam, bo teraz jest inaczej niż było dawniej. Ta wiara jest bardziej dojrzała. To jest ten kurs jest też dla osób, które mają problem z wiarą albo czują, że czegoś brakuje, bo chodzą co tydzień powiedzmy do kościoła, ale to jeszcze nie jest do końca to. Na kursie, znaczy mnie kurs pomógł odkryć na nowo swoją wiarę i przeżywać ją, właśnie jak powiedział Marcin wcześniej, bardziej dojrzale. Bardziej w sposób taki bardziej odpowiedzialny podchodzić też do niej. I pomimo tego, że kurs jest jakby takim dotyka podstawowych prawd wiary i pomimo tego, że słyszałam jakby od dziecka, tak od przedszkola, od szkoły podstawowej chodziłam na religię, więc jakby wszystkie przekazania i tak dalej były mi znane, to jednak kurs Filipa pomógł mi jakby wejść w to głębiej i odkryć sens tak naprawdę wszelkiego nauczania podstawowych prawd wiary. Mówicie o tym, że jakby kurs Filipa jest takim pierwszym kursem, który daje możliwość włączenia się we wspólnotę, a po nim są kolejne. Czym się różni ten pierwszy od tych, które jakby można, z których można skorzystać już będąc we wspólnocie? Co takiego dzieje się w czasie tego kursu, no co zmienia życie tak naprawdę? Kursy są formą ewangelizacji, zależy na jakim etapie jesteśmy. Wiadomo, że na początek zaczynamy od kursu Filipa, a w dalszej kolejności możemy wziąć udział w innym kursie, który jakby kładzie nacisk na inny aspekt wiary. To, co w kursie Filipa może zaskakiwać, to, co mnie w pewien sposób zaskoczyło, to forma, czyli to nie jest forma wykładów, odczytów, kazań, tak? Tylko pewnej takiej interaktywności, pewnego takiego doświadczania przez dynamiki. O tych dynamikach nie powiem dlatego, żeby ktoś mógł je przeżyć, żeby była dla niego też taką niespodzianką, bo to jest też piękne odkrywać to za pierwszym razem. Istotą kursu Filipa jest także to, żeby poznać Jezusa jako tego, który mnie kocha. Dzisiaj człowiek potrzebuje miłości. Dzisiaj człowiek jest bardzo zagubiony. Na kursie Filipa można odkryć, że Jezus w każdej sytuacji mojego życia, On mnie bardzo kocha. I to dzisiaj jest bardzo ważne. To w takim razie chcę zapytać o możliwość wzięcia udziału w kursie Filipa. Czy wasza wspólnota może przygotowuje teraz taki kurs? Wiecie, czy będzie on organizowany w niedługim czasie? Gdzie można zaczerpnąć informacji na ten temat? Może macie swoją stronę internetową? Mamy stronę internetową sne.krakow.saletyni.pl. Serdecznie zapraszamy. Tam już wkrótce pojawi się formularz zapisów na kurs, który odbędzie się 21 do 23 października. Kurs zaczyna się w piątek o godzinie 19. Trwa w piątek przez 2 godziny, potem w sobotę z przerwą na obiad praktycznie cały dzień i w niedzielę, tak jak Marcin powiedział, do południa trwa i kończy się Eucharystią. Mam nadzieję, że nie kończy się tylko na Eucharystii, tylko jest właśnie takim impulsem do dalszego wzrostu, czy w naszej wspólnocie, czy w innej, czy też zachętą do odkrywania dalej Bożej miłości. A Pan Jezus zachęca nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Zapraszamy serdecznie i Pan Jezus czeka. Zobaczymy, co dla nas ma, zobaczymy, co dla was. Przyjdźcie, przekonajcie się, jak dobry jest Pan Bóg.
21, 22, 23 dzień października. Jeszcze trzeba dodać miejsce. To jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Salettyńskiej na osiedlu Cegielniana w Krakowie. Moi drodzy, wszystkie namiary na to miejsce, też na stronę internetową, one za chwileczkę pojawią się w komentarzu zarówno na fanpage'u Czasu Serca, jak i na fanpage'u Radia Profeto, więc gdybyście zapomnieli albo nie mieli nic do notowania teraz, to zawsze możecie do tego miejsca wrócić. Niestety czas naszej audycji dobiega końca, więc w tym momencie pragnę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że zgodziliście się wziąć udział w tym spotkaniu, w tej audycji. Dziękuję też za dzielenie się świadectwem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze skorzystają z tego spotkania i być może z kimś spotkacie się na żywo już niedługo, właśnie w czasie kursu Filipa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, moi drodzy słuchacze. Tak jak zwykle zapraszam Was na kolejną audycję. W przyszłym tygodniu kolejna audycja z cyklu bioetycznego. Będziemy rozmawiać na temat in vitro. To już taka króciutka zapowiedź, więc zapraszam już za tydzień. A na dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję. To była audycja Czas Serca, a ja nazywam